Dzisiaj na chwilę porzucimy zajmowanie się cechami charakteru. Mamy ich 49 w tym programie. Charakter First, to nam na 2 miesiące starczy roboty. Od czasu do czasu obiecałem przerywać innymi tematami. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na króciutką wycieczkę do nieba, żebyśmy zobaczyli, co się tam dzieje. Jeśli otworzycie sobie Księgę Objawienia, 4 rozdział, tam właśnie jeden z nas, czyli tych, którzy już zaufali Jezusowi Chrystusowi, apostoł Jan zostaje zaproszony, porwany, by zobaczył, co dzieje się w niebie. I oto znajduje tam opis dynamicznej sytuacji. Są jakieś postacie, są jacyś ludzie i w 8 wersecie widzimy, że czym zajmują się te postacie. Oto i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy. Wiecie, co robili? Te postacie śpiewały. Śpiewały, tu nawet jest tekst tego, co śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. To dzieje się dzisiaj w niebie. Warto, kiedy jutro wstaniesz, albo kiedy dziś będziesz kładł się spać, żebyś pamiętał. W niebie śpiewają z radości, w niebie wychwalają Boga. Być może warto zastanowić się, by zamiast się martwić, by zamiast złorzeczyć, by zamiast mieć czarne myśli, zacząć śpiewać na chwałę Bogu. Uwielbiajcie Pana, ludzkie serce bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim, utrudzony, utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie w ruch, bo stóp padnie w ruch, się Pana, ludzkie serc bijące dzwony. Padnij na kolana, przed Nim utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie w ruch, bo Bóg niezwyciężony. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, Padzie, wszystkie świata strony. Niepojęty w swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, Padzie, wszystkie świata strony. Wczoraj zaprosiłem Was na krótką wycieczkę do nieba. Zobaczyliśmy tam postacie, które nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, chwalą Boga, wysławiając Go, że jest święty, że jest tym, który jest, który był i który ma przyjść. Ale zaraz potem znajdujemy tam kolejny fragment tego, co mówi się w niebie. Posłuchajcie, plotek prosto z nieba. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. O tym mówią w niebie. Jeśli jesteś studentem lub uczniem szkoły, wiesz, co mówią w Twojej szkole, że powstałeś od jakiejś prapramałpy, a dokładnie ugotowałeś się, Twój przodek ugotował się w prebiotycznej zupie. No, wiesz, gdzie mam takie mądrości i kucypały. Tak jak mówiłem wielokrotnie, mówienie, że człowiek nie pochodzi od Boga, to jest okradanie Boga z chwały, którą powinien mieć od swojego stworzenia. Zobaczcie, w niebie się o tym mówi. Czas, żeby o tym mówić na ziemi. Jasno, otwarcie i bez obawy, że zostaniesz odrzucony, ponieważ nauka mówi co innego. Liczy się to, co mówi Bóg. Liczy się... Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem
mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. Mój Chrystus mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. Dzisiaj powiem wam, co w niebie mówi się o Jezusie Chrystusie. Tu na ziemi różnie mówią. Jedni mówią, że to jakiś nauczyciel moralności, inni mówią, że to pierwszy komunista, świadkowie Jehowy mówią, że pierwsze stworzenie Boże i absolutnie nie chcą w nim uznać Boga Wszechmogącego. Kiedy Jan, apostoł, trafił do nieba, zobaczył najpierw śpiewające postacie, później mówiące te rzeczy, o których mówiłem wczoraj, o stworzeniu. A zaraz potem zobaczył dramatyczną scenę. W niebie pojawił się problem. Kto odkupi ludzi? Kto zmyje ich grzechy, żeby mogli tu wejść? I wtedy pojawia się na scenie Jezus Chrystus. I to o nim mówią w niebie. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i błogosławieństwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, mówi Jan, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło. Temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Amen. Jeśli w niebie tak mówią o Jezusie, zrównują Go w chwale z Bogiem Ojcem, warto, żebyś Ty tak samo myślał i mówił o nim na ziemi. Gdy strach cię ogarnie przed tym, co nieznane, gdy ciemność opadnie, a światła nie stanie, o Panu pamiętaj, Jego świętych słowach, nie pozostanie sam, kto szczerze doń zawoła. Tak Jezus zwyciężył wrog, pamiętający ciężył wrog. Zwyciężył wrog. Tak Jezus zwyciężył wrog, pamiętający ciężył wrog. Gdy wielcy tego świata na Jezusa patrzą, gdy zły się ze złym brata, ze świętymi walczą, pociechy szukaj tam, gdzie Pan przebywa. Nie staraj się o życie, wszak to tylko chwila. Zwyciężył świat. Tak Jezus zwyciężył świat. Pamiętający ciężył świat. Zwyciężył świat. Tak Jezus zwyciężył świat. Pamiętający ciężył świat. Zabójcze się zdają ogniste kule złego, lecz świętych ochrania ręka wszechmocnego. To mądry niech słucha i Bożą włoży zbroję i niechby sam szatan twoim się i kroi. Zwyciężył zło. Tak Jezus zwyciężył zło.
stają plewą. Jezusa wspomni on grzechu nie znał wcale. Od piasku się odwróci, stawia go na skalę. Temat nieba, chciałem dzisiaj poruszyć pytanie, na co w niebie czekają. Już o tym krótko mówiliśmy. Zobaczcie, czwarty rozdział Księgi Objawienia. Czytamy w tej powitalnej sekwencji, którą usłyszał apostoł Jan. Tam te postacie śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Niebo czeka na powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Kościół, jak zobaczysz na końcu Księgi Objawienia, 17 werset 22 rozdziału, a duch i oblubienica, czyli Kościół, mówią: przyjdź. I na końcu Jezus odpowiada: ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. I Kościół odpowiada: amen, przyjdź, Panie Jezu. Zadziwiające jest, że chrześcijanie dzisiaj bardzo rzadko mówią, że czekają na przyjście Jezusa. Bardzo rzadko, też szczególnie w naszej kulturze, mówi się o powtórnym przyjściu Jezusa. A to ma bardzo kluczowe znaczenie dla twojej codzienności. Oto jak apostoł Piotr zwraca się do ciebie z konkretnym pytaniem. Skoro to wszystko tu na ziemi ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego? To pytanie na dziś. Za Boga przyszło razem stanąć nam jedyny raz. Nagroda piękna czeka tam, będziemy wraz. Naprzód patrz, biegiem patrz, jest nikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem patrz, jest nikomy wieniec zdobyć czas. Nie tak jak szlepy, świadku my cieknaj, Jezusa znasz. Olbiny wolne, wszystko z ciebie daj, wszystko co masz. Naprzód patrz, biegiem patrz, jest nikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem patrz, jest nikomy wieniec zdobyć czas. To życie to nie żart, to walki snój, na pięści walcz, na zawsze odrzuć. Grzechu, Bóg tego wart.
przyszło, bracie, stanąć tam.